Na sławnym portrecie pędzla Rubensa Władysław IV Waza jest postawny, wygląda zdrowo i silnie. Obraz namalowano w roku 1624. Ledwie dekadę później król był już jednak wrakiem człowieka. Dzisiaj w wielkiej historii z Kamilem Janickim najbardziej schorowany władca w dziejach Polski. Władysław Waza, o którym piszę szerzej w mojej nowej książce pod tytułem Damy Srebrnego Wieku, za młodu był chwalony za sprawą rycerskiej sylwetki. Nawet jednak zanim objął tron w 1633 roku, zaczął w zastraszającym tempie tyć i tracić zdrowie. Król cierpiał m.in. na reumatyzm, dnę moczanową, lepiej znaną jako podagra, kamicę nerkową, kiłę, chore zęby, stałe napady gorączki, okropne migreny. Anonimowy kronikarz twierdził, że nawet ceremonię wyniesienia go do władzy przesunięto w związku z atakiem jednej z wielu chorób. Potem zaś było tylko gorzej. Przyszedłszy do dojrzałego wieku, nabiera zbytecznej tuszy, stwierdził oględnie nuncjusz apostolski Onorate Visconti w połowie lat 30. XVII wieku na temat wówczas mniej więcej 40-letniego władcy. W innych źródłach wzmiankowano, że Władysław był cielisty. Po 40 już tak bardzo, że służący mieli problem dźwigać jego krzesła. Noszenie króla z miejsca na miejsce stało się konieczne, bo spuchnięte kończyny coraz częściej odmawiały mu posłuszeństwa. Zdarzały się okresy remisji, gdy Władysław chodził, a nawet ruszał na ukochane łowy. Zwykle jednak tylko leżał lub siedział. W łóżku spędzał czas przynajmniej do południa. Tam słuchał mszy, spożywał obiady, przyjmował dworzan, urzędników, a także zagraniczne poselstwa. Były tygodnie, gdy nie wstawał w ogóle. Zdarzało się też, że był zanoszony na leżąco na obrady Sejmu. Nawet w najlepszych momentach przeszkodę nie do pokonania stanowiły dla władcy schody. W podmiejskim pałacu ogrodowym, później nazwanym Kazimierzowskim, architekt Giovanni Battista Ghisleni zaprojektował specjalną windę. Szyb, gdzie na linach zawieszano krzesło, w którym, cytat, się spuszczał na dół król jegomość. Być może podobna konstrukcja trafiła także do głównej warszawskiej rezydencji, Zamku Królewskiego. Ghisleni, znany szerzej za sprawą kościołów, ołtarzy, zdobnych komnat zamkowych, fryzów i frontonów, w latach 40. XVII stulecia zaczął się specjalizować także w projektowaniu specjalnych monarszych krzeseł. Były one następnie rzeźbione oraz składane przez nadwornego stolarza Hanusa Hanlego. Szkicownik Ghisleniego, zachowany w zbiorach drezdeńskiego gabinetu miedziorytów, zawiera rysunki dwóch takich mebli. Większy z foteli został zwieńczony baldachimem na specjalnym trójkątnym stelażu. Konstrukcja zawiera też podnóżek z ogranicznikiem i gięte oparcia. Nie to jednak najbardziej zwraca w niej uwagę. Krzesło brakuje nóg. Są za to dwie wielkie obręcze ze szprychami. Drugi mebel wyposażono nie w koła, ale kółka. Łącznie cztery, mniejsze z tyłu i większe z przodu. Funkcja jest jednak taka sama. To monarszy wózek inwalidzki. Jeden z foteli, wywieziony po latach do Francji przez Jana Kazimierza Wazę, miał skórzane obicie, zdobione złotą frędzlą. W innym, zamiast kół, zamontowano drągi, tak by nieśli go służący albo muły. Był też wariant z zasłonkami, dający ułudę prywatności nawet bez wstawania. W 1640 roku lewa noga Władysława nabrzmiała już tak bardzo, że według świadków stała się 4 razy szersza od prawej. Smarowano ją, owijano, umieszczano w specjalnych futrzanych bamboszach. Wszystko na nic, a przecież to nie była najbardziej bolesna z monarszych dolegliwości. Władysław dosłownie psuł się też od środka. W tym samym roku odnotowano charakterystyczny epizod. Pierwsza żona władcy, Cecylia Renata Habsburżanka, rodziła syna przewidywanego na następcę tronu. Po pałacu niosły się straszne, wprost nieludzkie jęki i krzyki. Nie wydawała ich jednak z siebie położnica, leżąca niemal w ciszy, ale król, spoczywający w sąsiedniej komnacie i rodzący kamienie nerkowe. Gdy władca umrze, a jego zwłoki zostaną rozkrojone, okaże się, że jedną nerkę miał obrzękłą, przegniłą, pełną nacieczy. Z drugiej lekarze wyjmą całą garść kamieni. Musiał cierpieć strasznie. Słusznie komentował biograf Władysława IV Henryk Wissner.
i cierpią, wypada podkreślić, zaskakująco długo. Pomimo braku dostępu do nowoczesnej medycyny i nasilających się z roku na rok objawów, odszedł dopiero 20 maja 1648 roku, w wieku 53 lat i po przynajmniej 15 latach medycznego horroru. O życiu Władysława, o jego żonie i niezwykłej epoce z jednej strony blichtru, z drugiej postępującego upadku przeczytacie w mojej nowej książce Damy Srebrnego Wieku. Jeśli historia Was zainteresowała, sięgnijcie po tę pozycję albo zasubskrybujcie nasz kanał. Wkrótce kolejne materiały.